Dziś przetłumaczę 100 razy nazwy mobów z Minecraft i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na sam początek mamy takiego wieśniaka. Wszyscy znają, wszyscy kochają. Jeśli też kochasz wieśniaki z Minecraft, to zostaw proszę łapkę w górę, co? Więc zobaczymy sobie, co z tego wyjdzie. Wieśniak. I... żona rolnika? No dobra. Postanowiłem dać bujną, blond włosą czuprynę. Tą czuprynę przykryć chustką. Dać naszej żonie rolnika oczywiście piękny fartuszek. Gumofilce, jak ktoś nie wie, co to gumofilce, to się chyba na wsi nie wychował. I koniec końców wygląda to tak. I voila, oto nasza żona rolnika. Od dzisiaj nie mamy już wieśniaków w Minecrafcie, od dzisiaj mamy żony rolnika. I tylko i wyłącznie takie panie w chustkach będą się po Minecrafcie poruszały. Zobaczmy sobie jeszcze. No cudownie, słuchajcie. Podoba mi się ten pomysł. Jeżeli będziecie chcieli tego teksturpaka, to wam go wrzucę w opis. No dobrze, moi drodzy, czas na kolejnego moba i jest nim niuchacz. Zobaczmy, co po wpisaniu niuchacz i przetłumaczeniu tego 100 razy otrzymamy. Uwaga, uwaga! Zdrowie psychiczne! Nie wiem jak wasze, ale ja się czuję całkiem spoko. I chyba mam pewien pomysł, jak to możemy zobrazować. Nasz niuchacz stanie się panem psychiatrą. Więc na sam początek zrobię mu taką lampę, jak niektórzy doktorzy mieli w starych filmach i myślę, że to całkiem się z doktorem jak najbardziej kojarzy. Następną rzeczą, którą wymyśliłem, to były binokle. Wielu doktorów ma okulary i robią sobie tak i wyglądają bardziej poważnie, nie? Na sam koniec naszemu niuchaczowi psychiatrze dałem biały kitel i mamy naszego niuchacza psychiatrę. Chcielibyście iść do takiego doktorka? No ja wam powiem, że wygląda całkiem miło. Zobaczmy, słuchajcie, jak on się tutaj porusza, nasz doktor. Dzień dobry, panie doktorze, co jest, doktorku? Tobiasz, normalnie całe okulary chodzą, chłopie. Ty tam czegoś się nie nawąchałeś? Na pewno? Zostaw mnie, już mnie chcę pakować do psychiatryka. Słuchaj, to, że nagrywam Minecraft, to nie znaczy, że jestem niepełnosprawny. Jeszcze się do mnie odwracasz tyłem? O ty chamie. A więc, czy to ptak, czy to samolot? Nie, to latający aksolotl. I zobaczmy sobie, co w powpisaniu aksolotl i przetłumaczenie tego nam wyjdzie. Niebieskie malowanie. Czy to jest jakaś aluzja do moich włosów? A skoro malowanie, no to artysta. Jak artysta, to ma beret. Taki ale francuski, rozumiecie, kostka rosa, łowak nur i te tematy. Następną sprawą, którą mi wpadło do głowy, niech ma jakiś kitel, czy jak to nazwać. Tak samo jak nasz pan psycholog niuchacz. Poplanmy go trochę farbami, bo wiadomo, to artysta. I oto mamy naszego latającego francuskiego aksolotla. Zobaczmy sobie, słuchajcie, jak on w ogóle zachowuje się w wodzie, bo on na pewno jest artystą, słuchajcie, wodnym. Może używa farb wodnych, tak? No a jak używa farb wodnych, no to do wody z nim. Wyglądasz cudownie, chodź tu. Chodź tu do mnie, ja ci muszę z bliska obejrzeć cały ryj. No po prostu magnifique, voilà. Albo voilà. Voilà, voilà. Już mi się myli za dużo, książula. Zaznaczmy sobie, słuchajcie, tu teren i pomyślmy, kogo możemy wziąć następnego. Może polećmy klasyką? Creepera. Wpisujemy sobie prostą komendę. Zamiast aksolotla damy sobie tu oczywiście naszego creepera. Creepa. I mamy creepera. No dobra, sprawdźmy sobie, co po wpisaniu creeper i przetłumaczeniu go znowuż 100 razy nasz tłumacz nam da. Uwaga, uwaga. Numer telefonu. Wydaje mi się, że taki creeper może mieć wybuchowy. Pierwsze, co wpadło mi do głowy, to to, żeby naszego creepera zamienić w telefon. Więc pierwsze, co zrobiłem, usunąłem mu głowę, z tułowia zrobiłem tradycyjny telefonik. Na ekranie zaczęła widnieć jego twarz i oczywiście czerwona słuchawka, żeby odrzucić połączenie. Nikt nie chciałby chyba rozmawiać z rozwścieczonym creeperem. I tak prezentuje się nasz creeperowy, bombowy telefon na sam koniec. To nie jest normalne, ale dzisiejszy odcinek nie jest normalny, więc zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, będę ci naprawdę bardzo wdzięczny. Dzięki! Zobaczmy sobie, jak ten obrzydliwy, okropny. Nie lubimy creeperów, tak? Nie lubimy creeperów. Creepery są fajne tylko na obrazkach, a jak przychodzi co do czego, to zostawiłem, słuchajcie, mu te nóżki, bo wygląda to moim zdaniem komicznie. Troszeczkę wygląda to jak taka, powiedzmy, ludzka reklama, jak ktoś zakłada dwie plansze z przodu i z tyłu. Troszeczkę wydaje mi to, słuchajcie, dokładnie ten sam vibe. Ale w sumie gamę wodę survival. Siema, ziomuś, jak ty... O, cię panie! No, słuchajcie, ewidentnie to była bombowa rozmowa. Albert, chodź do mnie, widzisz? Ja nie chciałem cię nakarmić, ty już i tak za gruby jesteś. Aż ci się normalnie na karczychu obroża nie mieści. Zadzwoniłbyś ty takiego? Albert. Albercik! Albercik, mówię do ciebie! Nawet pies mnie olewa. Wy nie olewajcie i zostawcie łapkę w górę, co? Tak myślę sobie, słuchajcie, co tu za kolejnego moba dać. Zobaczmy, co wyjdzie z krowy. Znaczy się, poza tym, że wyjdzie mleko, to wiem. I...
większą produktywność? Czy to jest jakaś aluzja do tego, jak często pojawiają się filmy na moim kanale? Mam nadzieję, że nie. Więc zostaw łapkę w górę. Prosta sprawa, jak zwiększ produktywność, skojarzyło mi się to od razu z jakimś szefem jakiejś wielkiej korporacji, więc naszą krówencję ubierzemy oczywiście w co? W garniaczek. Następnie wymyśliłem, że a niech ma jeszcze sobie białą koszulę pod to i oczywiście dodałem jeszcze taki zwisający krawacik. I na koniec prezentuje się nasza krówencja w ten sposób. Tak wygląda nasz prezes krowiej firmy, który każe nam zwiększyć produktywność i na pewno zwiększę produktywność, jak wy zostawicie suba oczywiście. Zobaczmy, słuchajcie sobie, jak nasza krówencja prezentuje się w ruchu. No proszę, jaki pan prezes. Cię nawet masz niebieski taki piękny krawacior. Co się patrzysz? Lampisz się na mnie? Mam zwiększyć produktywność, tak? No co pan, szefie? Już zwiększam produktywność. Lećmy z następnym. Czy ty już wiesz, jaki będzie następny mob? No bo ja wiem i będzie to, słuchajcie, pancernik. Więc zobaczmy sobie, co po wpisaniu pancernik i przetłumaczeniu tego 100 razy zaproponuje nam Google Tłumacz. I samolot wojskowy? No dobra, mam na to pomysł i to pomysł mocno pokręcony. Postanowiłem, słuchajcie, że nie będę robił tutaj osobnej tekstury, tylko zostawię teksturę pancernika i troszeczkę ją dostosuję do modelu, który zacząłem tworzyć. Wymyśliłem, że będzie to mój ulubiony typ samolotu, który wizualnie najlepiej mi się podoba, czyli dwupłatowiec. A takowe, jak wiemy z historii, również służyły w wojsku. Zacząłem od zrobienia kadłuba, pousuwałem wszystkie niepotrzebne mi części. Oczywiście zrobiłem takie rzeczy jak ogon, skrzydła naszego dwupłatowca, jakieś wsporniki i śmigiełko. Koniec końców całość. Zacząłem oteksturowywać. Wyszło to tak! Wiem, jestem nienormalny, ale wygląda to, słuchajcie, co najmniej komicznie. A zobaczcie w ogóle, jak on się porusza. Przecież to wygląda troszeczkę przerażająco, ale koniec końców nawet bym powiedział, słuchajcie, uroczu. A zobaczcie, jak go przestraszymy, to jego przednie łapki robią coś za rodzaj takich, nie wiem, silników po bokach. Albo jakby ktoś wolał jakiś armatek. Co ja mam w głowie? Wiecie co? Tak patrzę sobie na Albercika i wiem, co mam w głowie. Mam w głowie to, że musicie zasubskrybować mój kanał. Jeżeli widzowie lubicie nuggetsy, to wiecie, jaki jest następny mob. Nie. Nie ma w Minecrafcie moba chrzęści. Albercik już tu ładnie pilnuje naszą kurę i zobaczmy, co zaproponuje nam Google Tłumacz. No zobaczmy, co my tu za chwilę będziemy mieli. To zwierzę. Jakby nie patrzeć, kura to zwierzę, tak? Jak pies, koń, kot, wydra, ryjówka, zając. No rozumiemy się, to wszystko są zwierzęta. A z racji, że ja taki śmieszek jestem, postanowiłem, słuchajcie, pójść na totalną łatwiznę. Skoro wyszło nam krótkie zdanie, to zwierzę, postanowiłem, że do kury przyczepię komiksowy dymek i napiszę na nim dosłownie to zwierzę. I koniec końców prezentuje się to tak. Czy to był najprostszy model, który kiedykolwiek w życiu zrobiłem? Zapewne tak, słuchajcie. I na pewno najgłupszy. Nie wiem czemu, słuchajcie, ale to proste sformułowanie w formie takiej dosyć mnie bawi. Bądź co bądź, taka kura to ewidentnie zwierzę. Ej, halo, co się ode mnie odwracasz? Halo, to zwierzę. Albercik, z kim się koleguje z youtuberów? Kubek 1, 2, 3. Nie, nie z nim. A czekaj. Żelazny. Dokładnie, z żelaznym. A więc skoro żelazny, no to żelazny golem. I to jest, słuchajcie, nasz następny kandydat na przetłumaczenie go 100 razy. Więc przetłumaczmy go po prostu. I wyszło, piłka nożna jest dobra. No ja nie przepadam za piłką nożną. Właściwie to jej nienawidzę. No ale skoro piłka nożna, no to skojarzyło mi się, że trzeba naszego golema ubrać w barwy naszej reprezentacji. Prosty schemat, słuchajcie. Robimy mu ala białą koszulkę z czerwonymi dodatkami. Na sam koniec dodajemy czerwone szorciki. To był rzeczywiście bardzo prosty reskin. A w grze nasz reprezentant wygląda tak i na pewno z tym numerem będzie grał znacznie lepiej niż rzeczywista nasza reprezentacja. Chodź tu golem. Ziomuś, umiesz kopnąć? Siema. O kurde, ziomuś, ty kopiesz piłkę jak nie wiem co. Nie, nie. Odcinek bez killem to nie jest odcinek. Zostaw łapkę w górę, co? Też tak myślę, słuchajcie, Albercik wam to powiedział, więc musicie zostawić łapeczkę w górę. A tymczasem, słuchajcie, przejdźmy do wichrzyka, który robi zamęt oczywiście w komnatach próby. I z racji, że jeszcze nie widziałem, żeby ktoś go 100 razy przetłumaczył, to ja się, słuchajcie, w tym momencie tym zajmuję. A więc wichrzyk. Grzmot i błyskawica. No, jest to bliskie tego, co on odwala. A więc zwalnijmy mu dosłownie malutki redesign. Padłem na pomysł, że skoro grzmot i błyskawica, no to zamieńmy naszego wichrzyka w chmurkę z błyskawicami. Na początek wszystkie jego pałeczki zamieniłem na wspomniane wcześniej małe błyskawice. Jego i tak już dosyć duży latający łeb zamieniłem w jeszcze większy latający sześcian. Żeby wyglądał jak chmurka, zmieniłem mu troszeczkę kolory, a w grze on wygląda, słuchajcie, tak.
Jeśli chcecie dostać ten teksturpak z odcinka, to zostawcie łapkę w górę, słuchajcie. Może odlecę kawałek dalej, nie chcę, żeby mnie coś tutaj zjadł. Zespomnijmy sobie go i zobaczmy, jak wygląda. O matko, to wygląda po prostu źle. W głowie mojej wyglądało lepiej. Nie mówię, że teksturka brzydka, ale po prostu wygląda to tak absurdalnie. Chociaż nawet pasuje, słuchajcie, tematycznie, bo chmura, wiatr, powietrze, pasuje to do naszego bichrzyka. Ale cieszę się, że to Mojang projektował moby, a nie ja. No tak, otuszek. Dodaję otuchy, kiedy zbiera te wszystkie z podłogi okruchy. No i zobaczmy, co z tego naszego dobrego duszka wyjdzie. I otrzymujemy... Zniknie? Pierwsze, co się w głowie maluje, to oczywiście duch. Duch znika. Wy nie znikajcie z odcinka, zostawcie łapkę w górę. Postanowiłem, że zostawię go w tej małej formie, żeby za dużo go tutaj nie edytować. Jego głowę postanowiłem trochę rozciągnąć. Wywaliłem jego tu, wywaliłem oczywiście również jego skrzydełka, bo duch skrzydełek raczej nie potrzebuje. Białe oczy zastąpiłem ciemniejszymi, bo przeważnie duchy są przedstawiane z takimi czarnymi dołami. Na początku zostawiłem go jeszcze w kolorze niebieskim, ale koniec końców doszłem do wniosku, że kolor biały sprawdzi się lepiej. A w grze nasz nowy duszek otuszek prezentuje się tak, no powiem wam szczerze, że w dalszym ciągu wygląda uroczo. Ale tak troszeczkę bym powiedział, słuchajcie, pasujący do jakiegoś zamku, do jakiegoś może nawiedzonego domu, co? I tak prezentują się na sam koniec nasze, słuchajcie, przerobione, dziwaczne niekiedy moby. No siema, co się patrzysz na mnie oczami? Aha, bo ty chcesz, żeby zostawili łapkę w górę. No to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba.